Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pracy z koniem, który nakręca się na przeszkodę, nakręca się na kawaletki, jest dosyć idący, widzi drążek i chce galopować mocno do niego. Pokażę Wam dzisiaj, jak to wyciszyć, w jaki sposób z takim koniem pracować i co możemy mu zaproponować, by ta współpraca z nim stawała się coraz spokojniejsza i łatwiejsza w prowadzeniu. Więc zachęcam Was do oglądania. Pamiętajcie o tym, że najpierw trzeba postawić diagnozę, tak jakby, dlaczego koń to robi. Czy robi dlatego, bo dosiad jest nieprawidłowy, dosiad jest prowokujący konia do iścia naprzód, czy jest za dużo ręki, czy jest za dużo łydki, czy po prostu koń ma tendencję do iścia naprzód, lub czy kiedykolwiek coś się wydarzyło, że ten koń zaczął kojarzyć drąg z prędkością. Tak, bo są różne przyczyny tego, dlaczego w taki sposób się koń zachowuje. Jeśli wiemy, że to jest przez to, że kiedyś na przykład właśnie uczono go tak, że z mocniejszego tempa koń galopuje, lub czy dlatego, że po prostu ten koń bardzo lubi skakać i się po prostu podjara i on chce galopować do tego drąga i on chce go jak najszybciej skoczyć, lub czy to nie jest panika. Tak? Czy nie jest to moment, w którym koń po prostu chce mieć to, najprościej mówiąc, szybko za sobą i po prostu rusza do drąga, żeby mieć to z głowy. Często właśnie to jest największy problem, że konie raczej ze stresu, z dużego dyskomfortu zaczynają napierać do przeszkody. Ale też oczywiście kolejną przyczyną może być to, że dosiad jest nieprawidłowy, zbyt dużo ręki, zbyt dużo siły pchającej przez jeźdźca jest i ten koń po prostu szuka tej równowagi i odnajduje ją w prędkości. My na przykład mamy tutaj zupełnie inny problem, tak? Bo Carlos jest koniem, od początku był bardzo nakręcającym się, bardzo idącym koniem do przodu i całe lata pracy, bo pracuję z tą parą już ponad 2 lata, pierwsze 1,5 roku skupialiśmy się na tym, by ten koń wyciszył ruch, tak? Uspokoił się, zaakceptował wędzidło, bo niestety nie akceptował wędzidła. Był bardzo źle jeżdżony wcześniej, był jeżdżony na czarnej wodzy, na różnych patentach i niestety, można powiedzieć, naprawialiśmy jego relacje z człowiekiem przez bardzo długi czas. No i przyszedł moment na to, żeby popracować na drążkach. Moje propozycje były takie, że najpierw rozkładamy luźno, pojedynczo drążki, po których on przekracza, raz z lewej na prawo, przejeżdżając w stępie, potem w kłusie. Jeśli się w kłusie nie nakręca, można zagalopować i przegalopować przez drążki. Potem dokładaliśmy właśnie różne sekwencje, tak jak widzicie na filmie, że na przykład 3 sekwencje drążków, czyli kawaletek na płasko położonych i po serpentynce jeździec miał zadanie przejeżdżać przez te drążki. W momencie, kiedy koń się nakręca, robimy koło, nie szarpiemy się z koniem, nie ciągniemy go, nie karzemy go za to, tylko tak długo pracujemy na kole, aż on się wyciszy. Jeśli nie mamy takiego efektu w kłusie, że jak pracujemy na tym koleju, dalej się nakręca, dalej jest taki dynamiczny, przechodzimy do niższego chodu i robimy ustępowanie. Albo wypychamy zad na zewnątrz, albo do wewnątrz, tak? Do momentu, aż on się wyciszy, rozluźni, opuści troszkę głowę do rzucia z ręki i wtedy dopiero możemy ruszyć kłusem na kole i najeżdżać na kawaletki w kłusie. Jeśli to opanujemy, jak widzicie na filmach, bardzo fajnie opanowaliśmy pracę na drążkach, on się wyciszył i zaczęliśmy dokładać pracę na kawaletkach w galopie. I pierwsze momenty były takie, że on napierał, widział tą przeszkodę, on będzie galopował mocno, ale tutaj powtarzamy sekwencję. Jak on się nakręca, robimy koło i tak długo na kole galopujemy, aż on spuści powietrze, zacznie głęboko oddychać, rozluźni się i spokojnym galopem będzie poruszał się. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego uzyskać, pamiętajcie, zawsze wracamy do niższego chodu. Tak? Czyli w momencie, kiedy w galopie nie jesteśmy w stanie konia wyciszyć, wracamy do kłusa. Ale żeby to nie było jałowe bieganie po kole, to musimy pracować na takiej delikatnej półparadzie i raczej skupić się na tym, żeby działać łydką przesuwającą, czyli robić ustępowanie.
Jak on się wyciszy, wtedy możemy zagalopować i bardzo spokojnym, równym galopem dojechać do kawaletek i żeby koń przegalopował. Jeśli koń zrobi to bardzo dobrze, powinniśmy go pogłaskać, dać przerwę, czyli długa wodza, stęp i powtarzać. Doszliśmy z Kasią do takiego momentu, bo tutaj akurat na tym filmie ja Wam pokazuję splot naszej pracy ponadmiesięcznej na pracy na drążkach, na to, żeby on się nie nakręcał, ale ja to skleiłam w całość, czyli pokazuję Wam na tym filmie, że doszliśmy do momentu, że zaczął galopować po łuku, tak, na drążkach, zaczął galopować pomiędzy i tutaj zadanie było takie, że w momencie, kiedy galopuje dobrze, przejeżdża raz, dwa drążki, jest dobrze, galopuje po łuku i cztery drążki, raz, dwa, trzy, cztery, przegalopowuje. I pamiętajcie, nigdy nie każcie konia szarpiąc go, kopiąc go za to, że napiera. Pamiętajcie, koło i wyciszać spokojnie na kole, na półparadzie, aż koń się uspokoi, wtedy pogłaskać, dać przerwę, pokazać koniowi, że o to mi chodzi, uspokoiłem się, jest ok. I możemy zacząć dalej pracę. Kolejnym atutem pracy na takich kawaletkach w galopie i w kłusie jest to, że pracujemy nad wieloma mięśniami konia, ścięgnami, pracujemy nad siłą zadu, siłą pchającą zadu, nad falującym grzbietem. Jak widzicie na tych filmach, Carlo Rossi bardzo ładnie sprężyście od zadu się odbijał i ten grzbiet pracował, ale przy tym musi być czująca ręka, tak? Jak widzicie, Kasia galopuje i idzie cały czas z ruchem konia, stara się pracować oczywiście na półparadzie dosiadem, ręką, ale uzyskany efekt jest taki, że koń zaokrągla sylwetkę poprzez to, że jest takie uczucie mostu zwodzącego, tak? Czyli plecy się unoszą, no, nosek lekko idzie do przodu, do góry, ale staramy się, żeby potylica nie leciała w dół. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i jest dla Was też jakąś inspiracją do pracy. Pamiętajcie, że sekwencje drążków mogą być różne, ale muszą być przyjazne. Jeśli mamy konia idącego i to, co jak Wam tłumaczyłam, jak pracować z takim koniem, to musi być po drodze, ale zawsze z możliwością właśnie zrobienia tego koła i nigdy w napięciu. Nigdy nie najeżdżamy na drążki w napięciu, nigdy nie najeżdżamy na drugim momencie, kiedy trzymamy konia za pyski, musimy się z nim tutaj handryczyć, tylko pracujemy na półparadce i musimy czuć lekkość. Jak czujemy, że koń odpuścił, możemy najechać na drążki. Nie dość, że rozwija to wspaniale ciało konia, to jeszcze uwrażliwia rękę jeźdźca i co najważniejsze, uczy oka. Jeździec uczy się domierzania do drążka, domierzania do przeszkody. Moi drodzy, ja się żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jak macie pytania, piszcie w komentarzach, ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Więc, moi drodzy, do zobaczenia.